otwiera nam te możliwości lokalizowania tam mieszkań, a z kolei postępowanie zwrotowe związane z gruntami na Felinie właśnie na przedłużeniu ulicy Deputowskiego jest już za nami. Kontynuowane będą również negocjacje, które prowadziliśmy z BGK w sprawie wykupu mieszkań dla potrzeb powiększania zasobu mieszkań komunalnych w ramach właśnie tych programów BGK-owskich. A w tym obszarze, w którym lokalizujemy budownictwo komunalne, jeśli będzie taka wola firmy BGK Nieruchomości, będzie tam również możliwość realizacji i przez nich inwestycji mieszkań na wynajem. Kontynuowany będzie program oddłużeniowy dla lokatorów mieszkań komunalnych. Ocena tego programu przez nas jest pozytywna i będziemy chcieli również w przyszłości ten program realizować. Zagwarantujemy coroczną dotację na modernizację i remonty budynków komunalnych. Tutaj rozmawiamy o stałej kwocie, która corocznie służyłaby modernizacji tych budynków, nie tylko w wymiarze technicznego, można powiedzieć, wyglądu tych budynków, ale również i elewacji. Chodzi o to, żeby nasze miasto wyglądało również ładnie, więc będziemy tutaj starali się budować program wsparcia zmian elewacji tych budynków. Przy oczywiście gruntownej modernizacji, jeśli takie budynki potrzebują. Opracowany będzie program rewitalizacji i termomodernizacji budynków mieszkalnych wspierający wspólnoty mieszkaniowe. My jesteśmy już w tej chwili w przededniu przedłożenia założeń nowego programu rewitalizacji miasta i w ramach tego programu będziemy starali się zapewniać wsparcie wspólnotom mieszkaniowym. Czekamy na również szczegóły programu rządowego. Na dzień dzisiejszy premier poza jedynie wsparciem wyrażonym na jednej z konferencji nie pokazał, co w tym programie będzie. Jeśli będą źródła finansowania dostępne dla samorządu, będziemy wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi z nich korzystać. Kolejnym celem będzie zwiększenie aktywności w dzielnicach. Chcemy, by każda dzielnica była wyposażona w dzielnicowe ośrodki aktywności, które skupiać będą aktywność i kreatywność mieszkańców w pobliżu ich miejsca zamieszkania. To jest postulat mieszkańców i rad dzielnic, bardzo często przedkładany nam. I oczywiście te dzielnicowe centra aktywności składać się powinny i z ośrodka kultury, czy tak jak my to robimy, filia jednego czy drugiego domu kultury, z obiektów sportowych, filii biblioteki, z miejsc, gdzie mogą się spotykać seniorzy, ale również i osoby niepełnosprawne. Już dziś możemy mówić o kolejnych filiach biblioteki, które będziemy chcieli utworzyć, będzie ich co najmniej 4. Już dziś możemy mówić o nowych boiskach sportowych tworzonych przy szkołach, czy też przy Arenie Lublin. Tu w szczególności ze względu na już uzgodnienia możemy mówić o zespole szkół nr 7, gimnazjum nr 15, o pierwszym ELO, któremu należy się ten obiekt sportowy i boisko, i sala gimnastyczna, czy też zespół szkół ogólnokształcących nr 5, czy gimnazjum nr 5 i szkoła podstawowa nr 30. Chcemy rozwijać ofertę dla seniorów. To przede wszystkim zapowiedziana już wcześniej, uzgodniona z reprezentacją naszych seniorów, bezpłatna komunikacja dla osób powyżej 65 roku życia. Ale też chcemy, patrząc na potrzeby tego środowiska, zapewnić transport specjalny dla osób, które mają kłopoty i problemy ruchowe, kłopoty ze zdrowiem. Taką formułę mamy zastosowaną do osób dotkniętych niepełnosprawnością i chcemy rozszerzyć na osoby, które te kłopoty ruchowe mają, mówimy o seniorach. Zapewnimy bezpłatną teleopiekę nad osobami starszymi. Dzisiaj wszyscy dyskutujemy o tak zwanym przycisku życia. Jest to program, który w różnych kształtach jest realizowany w samorządach. My również w tej kwestii pierwsze rozmowy z partnerami z branży IT i branż medycznych prowadzimy. Stworzymy Centrum Profilaktyki Zdrowotnej dla seniorów. Powstaną nowe miejsca opieki całodobowej, w tym przy istniejących placówkach. Chcemy, żeby w każdej dzielnicy istniały co najmniej
dwa kluby dla seniorów. Poproszę za chwilę panią Monikę Lipińską, by przybliżyła te kwestie. Będziemy również wspierać, to jest postulat seniorów, istnienie nocnych dyżurów ambulatoriów stomatologicznych. Tutaj potrzebna jest rozmowa z i-kontrakt z NFZ-em, ale tę potrzebę zasygnalizowano nam jako ważną. Kolejny obszar to nowe szkoły, żłobki, przedszkola i programy dla uczniów. I tu chciałem tylko przypomnieć decyzje, które już podjęliśmy, ale będziemy budować i rozbudowywać 5 szkół. Berylowa, ulica Berylowa, ulica Majerankowa, Wrotków, Felin i Sławin. 3 czekają na kompleksowy remont. To jest trzecie elo, to jest drugie elo i zespół szkół ekonomicznych Feterów. Pierwsze elo w części już jest objęte remontem, będzie wymagało rozbudowy infrastruktury sportowej. Będziemy także budować hale sportowe i boiska, co najmniej w 3 placówkach. Wspomniane pierwsze elo, wspomniane już trzecie elo, ale także chociażby szkoła podstawowa numer 15 czy 30. W związku z podwójnym rocznikiem szkoła będziemy musieli utworzyć około 100 nowych klasopracowników. Chciałbym powiedzieć, że oświacie poświęcimy oddzielną konferencję na początku października, gdzie szczegółowo będziemy mówili o zwłaszcza w tym przyszłym roku i naszych działaniach adresowanych do szkół i nauczycieli, czy również nauczycieli i rodziców. Zwiększymy liczbę miejsc w przedszkolach. To jest konsekwentne działanie z naszej strony. Prowadzimy je od wielu lat. O co najmniej 600 miejsc. Mówimy tutaj o Czupach, Ponikwodzie, Wrotkowie, czyli o tych dzielnicach, które się bardzo szybko rozwijają i potrzebują takich miejsc. Przy czym przypomnę, w projekcie szkoły przy ulicy Berylowej jest przedszkole. W projekcie szkoły przy ulicy Majerankowej jest przedszkole i żłobek. Rozmawiamy dzisiaj o nowych lokalizacjach dla przedszkoli i żłobków. 5 nowych żłobków w nowej kadencji będziemy chcieli zbudować. Każde dziecko chcemy, by było objęte opieką przedszkolną i jeszcze na dodatek, by te przedszkola były jak najbliżej rodzin. Kontynuować będziemy wsparcie rodzin w zakresie dofinansowania miejsc dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, tak jak to jest do tej pory. Chciałem to wyraźnie podkreślić wobec informacji, że jest to program tylko w tej kadencji. Nie, będziemy go kontynuowali, bo on sprawdza się, daje wsparcie rodzinom, a jednocześnie tworzy więcej miejsc w żłobkach, których potrzebujemy. Rozszerzymy zakres bezpłatnych zajęć sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i w dzielnicach. Chcemy, żeby nasze instytucje kultury, ale również i działania prowadzone przez kluby, stowarzyszenia sportowe z wykorzystaniem środków, którym dysponuje Wydział Sportu, mogły taką bogatą ofertę naszym młodym mieszkańcom zapewnić. Trzeci obszar to wsparcie dla osób niepełnosprawnych i opiekunów. Mówimy tutaj o co najmniej 2 nowych placówkach. Centrum Wczesnej Interwencji i Rozwoju Dziecka i Ośrodek Całodobowego Wsparcia Aktywności i Samodzielności Osób z Niepełnosprawnością. Pani Prezydent za chwilę w tej kwestii również poproszę ją, by zabrała głos. Będziemy tworzyli nowe miejsca w dzielnych placówkach dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także miejsca opieki czasowej, wytchnieniowej. Mówimy tutaj o ulicy Głównej. Te działania już rozpoczęliśmy. Chodzi nam o odciążanie rodziców i opiekunów. Myślę, że jest to oczywiste. Dzisiaj dysponujemy nieruchomością przy ulicy Głównej, poszukujemy innych jeszcze lokalizacji dla tego typu placówek. Po bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która już obowiązuje w Lublinie, wprowadzimy bezpłatne miejskie żłobki, baseny dla dzieci z niepełnosprawnościami. Chcemy dać wsparcie również w tym wymiarze. Mówimy również o sukcesywnej, postępującej likwidacji barier architektonicznych, rozszerzaniu programu usług asystenckich i wprowadzeniu specjalistycznej usługi transportowej, którą już mamy, a będziemy rozbudowywać. Mówię o tym, że coś już jest, bo jest to dobra kontynuacja naszego programu adresowanego dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, a także dla seniorów.
Kolejny obszar to jeszcze lepsze narzędzia partycypacji. Jest to szczególnie dla mnie ważne, bo wiele sukcesów, o których możemy mówić w przestrzeni miasta, zawdzięczamy aktywności mieszkańców, aktywności różnych środowisk i będziemy chcieli zwiększać w nowej kadencji środki, które przeznaczamy w ramach budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu, a także programu inicjatyw lokalnych na projekty realizowane przez mieszkańców w tej mikroskali w dzielnicach. Już dziś chciałbym zapowiedzieć, że dla każdej dzielnicy będzie to konsultowane z radami dzielnic. Zagwarantujemy, żeby z budżetu obywatelskiego przypadła gwarantowana kwota. Na dziś proponujemy 300 tysięcy złotych, która oznaczałaby realizację projektów w dzielnicach i oczywiście przy głosowaniu mieszkańców. Ale każda dzielnica miałaby gwarancję w ramach budżetu obywatelskiego realizacji tych małych grantów. Łącznie oznaczałoby to, że na projekty dzielnicowe przeznaczymy 8 milionów złotych w ramach tego budżetu, a 7 milionów będą to projekty te ogólnomiejskie. W kolejnym panelu obywatelskim, który uruchomimy we wrześniu, będziemy starali się zdefiniować te obszary, które z punktu widzenia mieszkańców są najważniejsze, i panel obywatelski, który opisujemy tak pozytywnie, ten, który dotyczył polityki antysmagowej, myślę, że sprawdzi się również w innych obszarach. Chcemy zatem korzystać z tej formy partycypacji. Ja jestem pod wrażeniem tej merytorycznej dyskusji, która tam była prowadzona, jak również zaangażowania i zainteresowania naszych mieszkańców udziałem w takim panelu. Idąc za przykładem Gdańska, Krakowa i Warszawy, utworzymy miejski portal otwartych danych i planowania przestrzennego. Jest to podkreślane przez wielu naszych partnerów. Wymaga to dodatkowych inwestycji Wydziału Informatyki, ale jesteśmy już w trakcie projektu, który powinien zapewnić środki finansowe. Będziemy również poprawiać jakość i komfort obsługi mieszkańców, w tym również będziemy dbać o likwidowanie istniejących barier architektonicznych i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami tam, gdzie mamy do czynienia z usługami urzędu, czy w biurach obsługi mieszkańców, czy w budynkach, w których nasi mieszkańcy pojawiają się ze swoimi sprawami. Kolejny obszar to więcej inwestycji projektów w dzielnicach. Chciałem Państwu powiedzieć, że wspólnie z kandydatami wydyskutowaliśmy ten front inwestycyjny dla dzielnic, który przerzucamy do dzielnic. Mówimy tutaj w szczególności o poprawie jakości dróg, bo tutaj zwrócono nam uwagę na ogromne potrzeby. Ja mam pakiet projektów, propozycji zgłoszonych przez mieszkańców, przez rady dzielnic, przez społeczników, jeśli chodzi o drogi. Będziemy tu sukcesywnie je modernizować, czy remontować, czy w niektórych przypadkach budować. Mówimy również o modernizacji chodników, budowie miejsc parkingowych, to wszystko, co ten układ komunikacyjny w dzielnicach, w osiedlach poprawi, ale chciałbym jednocześnie podkreślić, że mówimy tutaj o zrównoważonym rozwoju dzielnic, który chcemy zapewnić przez inwestycje wprost z budżetu miasta. Temu zresztą służyć mają m.in. te inwestycje w infrastrukturę społeczną, o której wcześniej mówiłem. Budżet obywatelski i inicjatywa lokalna powinny zagwarantować finansowanie lokalnych pomysłów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, i sukcesywnie będziemy również w tym celu zwiększać rezerwę celową dla rad dzielnic. O tym spróbujemy porozmawiać już w najbliższym czasie. Biuro pana Piotra Korosia przygotowuje takie spotkanie z radami dzielnic. Chciałbym, by pojawił się program mikrograntów dla mieszkańców na drobne projekty dzielnicowe w ramach Funduszu Inicjatyw Sąsiedzkich. Nowa inicjatywa sprawdzająca się w nielicznych miastach, ale sprawdzająca się, bo to nie są kwoty wielkie, natomiast zdecydowanie poprawiają jakość życia w tej mikroskali, chociażby mówiąc tutaj o skwerach, ławkach czy miejscach takiego odpoczynku dla osób starszych, które nie wybiorą się czasami z czubów do ogrodu saskiego, a chcą takich miejsc u siebie. Będziemy uzupełniać sieć połączeń rowerowych w mieście, dobudowując brakujące odcinki. Tutaj wskazują nas nasi partnerzy ze stowarzyszeń rowerowych,
Mamy tutaj po spotkaniu pana prezydenta Artura Szymczyka uzgodnienia co do takich operacyjnych wskazówek, które w pierwszej kolejności, ale ta sieć połączeń rowerowych powinna zamknąć komunikacyjnie całe miasto. Podobnie jak dotychczas, każda nowa inwestycja oznacza pas rowerowy albo ścieżkę rowerową. Natomiast w przyszłym roku będzie nowy przetarg na operatora systemu roweru miejskiego, więc chciałem tu też zadeklarować wobec licznych tu uwag, że do przetargu wpiszemy wymóg wymiany rowerów w ramach miejskiego systemu rowerowego na nowe. To będzie elementem wyboru firm, która będzie tym projektem zarządzała. I ostatni obszar to bezpieczny Lublin. Nie ostatni według znaczenia, tylko według tej kolejności, którą sobie przyjąłem do deklarowania naszych zobowiązań. Tu są trzy obszary, na których się skupiłem. Pierwszy dotyczy bezpieczeństwa w dzielnicach i tutaj zwiększamy liczbę patroli ponadnormatywnych. Mamy uzgodnienia z policją, że pomogą nam w tym policyjni stażyści. Korzyści są tu po obydwu stronach. Ta ilość patroli będzie zatem większa. Będziemy oczywiście również, tak jak do tej pory, wykorzystywali Straż Miejską i dzielnicowych do monitorowania stanu bezpieczeństwa, a w najbliższym czasie zwiększymy system miejskiego monitoringu o kolejne co najmniej 100 kamer. To poczucie bezpieczeństwa w dzielnicach będziemy zapewniać. I to, co jest istotne, przy szkołach będziemy coroczny audyt bezpieczeństwa w szkołach sporządzać, a więcej patroli w okolicach szkół i więcej obecności Straży Miejskiej w szkołach, tak jak już zaczęliśmy to realizować, powinno dać poczucie bezpieczeństwa rodzicom. I wreszcie ostatnia kwestia w bezpieczeństwie to jest bezpieczeństwo na drogach i tu trudno oczywiście o zapewnienie ideału, ale będziemy zmierzali do maksymalnej redukcji liczby zdarzeń drogowych, między innymi przez rozwiązania konstrukcyjne i urządzenia uspokajania ruchu. Tu będziemy współpracowali z radami dzielnic w tym zakresie.